Rozpoczęły się dni otwarte funduszy europejskich w Bielawie. Na terenie interaktywnego Centrum Poszanowania Energii przez kilka godzin odbywały się zajęcia edukacyjne z dziećmi ze szkół podstawowych. Dzięki środkom unijnym stara przepompownia wody dla zakładów Bielbaw zmieniła swoje oblicze i stała się atrakcją zarówno turystyczną, jak i miejscem do prowadzenia zajęć dydaktycznych. No oczywiście upadek przemysłu włókienniczego spowodował, że praktycznie i ten obiekt popadł w ruinę, no i faktycznie wygląd był przerażający, no ale byli tacy entuzjaści i pasjonaci, choćby jak profesor Januszewski, który bardzo mnie prosił o to, żeby zadbać o to, żeby to przejąć. No i przyjęliśmy to za długi Bielbawu. W konsekwencji po jakimś czasie udało nam się uzyskać środki z Unii Europejskiej, dodatkowo środki z niemieckiej Fundacji Ochrony Środowiska, więc przy naszym niewielkim udziale otworzyliśmy tutaj interaktywne Centrum Poszanowania Energii. Jest to z jednej strony ośrodek, można powiedzieć, edukacji ekologicznej, czyli pokazujemy, jak się wytwarza energię, jak należy ją wykorzystywać, szanować, ale z drugiej strony jest to takie bardzo fajne miejsce do spotkań. Także można tutaj przyjść, zorganizować imprezy, grilla, a przy okazji skorzystać z tych wszystkich urządzeń, które są. W tej chwili też pracujemy nad wnioskiem, będziemy za kilka dni składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, żeby doposażyć w różnego typu urządzenia tę salę dydaktyczną, którą mamy w środku budynku. No i warto powiedzieć o tych pompach z 1909 roku, które są i nadal funkcjonują. Także jest to na pewno zabytek takiej kultury technicznej na terenie Bielawy. Z perspektywy 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, dzięki pozyskanym znaczącym środkom unijnym, udało się wykonać w Bielawie wiele inwestycji, które bez wsparcia funduszy zewnętrznych nie byłyby z pewnością zrealizowane. Gdyby pieniędzy unijnych nie było, to bardzo wielu rzeczy na pewno by się nie dało zrobić. My mamy świadomość ilości złożonych projektów. Myśmy ich złożyli w tym okresie ponad 56 i na nie dostaliśmy dofinansowania. Właściwie to więcej złożyliśmy tych projektów. I te wszystkie zadania są widoczne. Jak się po mieście poruszamy, to my je widzimy. Będziemy chcieli w trakcie Dni Bielawy zorganizować właśnie kilka takich wycieczek po mieście dla mieszkańców, żeby wsiąść w autobus. Będzie przewodnik i pokaże te miejsca, gdzie faktycznie powstało coś, co by nie powstało, gdyby unijne środki nie były do naszej dyspozycji. A jeśli chodzi o ich pozyskiwanie, to Bielawa naprawdę należy do czołówki Dolnego Śląska, bo taki ranking był przez Urząd Marszałkowski wykonany. Także jesteśmy na czołowych miejscach, jeśli chodzi o miasta Dolnego Śląska w pozyskiwaniu środków. Oprócz zajęć edukacyjno-zabawowych, dzieci mogły również wziąć udział we wspólnym ognisku i pieczeniu kiełbasek.